Ah, there you are. How you doing today, Jody? Good? I hate to bother you when you're playing and all, but I believe it's time, honey. A, tu jesteś. Jak się miewasz, Jody? Dobrze? Przykro mi, że przerywam ci w trakcie zabawy, ale już czas, kochanie. Listen, I'm not sure. Maybe I shouldn't go. Jody, you've been begging me for weeks. You're not going to back up now. I don't know anybody there. They might all hate me, and stress is awful. Let's just go. Just take a deep breath. There's no reason to panic. It's just a birthday party. I'm sure everybody will like you. You'll have fun, maybe meet some new friends. Go on. Oh, don't forget your present. It's a book of poetry by Poe. It's 50 years old and very rare. I'm sure she'll like it. Don't worry. It's gonna be all right. I'll pick you up at 5. Have fun. Hey, Jody, come in. Hi. Hey, Kirsten, you come in, I gotta go. Come in, Jody, don't be shy. Hey, Jody, right? Come on, we're in the living room. Some girls from my school and the least dorky guys we could find. Oh, is that a present for me? Cool, thanks. I'm off, darling. Look after your friends and don't do anything stupid, all right? Sure, Mom, whatever you say. Oh, finally, she gets the hint. Hey, everyone. This is Jody. She's in Unit 4 with my mom. Unit 4? The paranormal department? Ooh, what you do there? Bend spoons or speak to dead people? No. Stuff like that? No. Woo! Party time! I'll get the beer. Guys, do the shutters. Girls, do the candles. And Jody, you can take care of the music. Let's get crazy! Słuchaj, ja już nie wiem. Może nie pójdę. Jody, sama chciałaś tu przyjechać. Co, nagle zmieniłaś zdanie? Nikogo tam nie znam. Nie polubią mnie. A ta sukienka jest tragiczna. Jedźmy stąd. Weź głęboki wdech. Nie masz się czego bać. To tylko urodzinowa impreza. Na pewno wszyscy cię polubią. Zobaczysz, wybawisz się, poznasz nowych ludzi. Śmiało. O, nie zapomnij o prezencie. To tomik wierszy Poego. Biały Kruk, bardzo, bardzo stary. Spodoba jej się. Nie martw się. Zobaczysz, będzie dobrze. Przyjadę o 5. To cześć. Jody, chodź. Cześć. Hej, Kirsten, idziesz? Śpieszę się. Chodź, Jody, śmiało. Hej, Jody, tak? Chodź, są dziewczyny z mojej szkoły i znajdzie się kilku w miarę fajnych kolesiów. Prezent dla mnie? Super, dzięki.
Wychodzę, skarbie. Zajmij się gośćmi i nie róbcie głupstw, dobrze? Oczywiście, mamusiu, jak chcesz. Ach, w końcu sobie poszła. Hej wszyscy, to jest Jody z sekcji czwartej. Pracuję z moją mamą. Sekcja czwarta? Do spraw paranormalnych? Wow, a co robisz? Zginasz łyżki i gadasz z duchami? Takie nie. Rzeczy? Nie. Wow, czas na imprę! Idę po browary. Chłopaki, żaluzje. Dziewczyny, świeczki. Jody, idź, zajmij się muzą. Czas zaszaleć! Your room. This is where you'll study and sleep for the next 3 years. The training starts tomorrow at 5 a.m. Don't be late. Come on, Holmes, keep up! Your grip. Use your momentum to swing across. Hurry! That's it, Holmes. Come on! I haven't got all day! Twój pokój. Twój dom na najbliższe 3 lata. Szkolenie zaczynasz o 5 rano. Nie spóźnij się. Samuła! What do I do if something goes wrong? There won't be anything you can do. That's what I suspected. Just checking. Who are these people? Diplomats. Politicians, businessmen, spies. It's the usual embassy crowd. But most important thing, act natural. If anyone speaks to you, just smile. So do you want me to act natural, or do you want me to smile? I didn't know you had a sense of humor. Only when I'm scared to death. Ryan, I'm delighted you could attend. Always a pleasure, Sheikh Ahmed. I would like you to meet my assistant, Elizabeth. I was unaware that American diplomacy was undertaken with such disarming charm. The pleasure is mine, Elizabeth. Gentlemen, I give you back your host. We'll talk later on that. Until then, Ryan. He hates me. All time he was imagining my head on a stick. He found you charming. I should be flattered. Okay, I'm gonna shake some hands. Blend in, find somewhere quiet. You know what you have to do. Ambassador, you're a sight for sore eyes. A jeżeli coś się nie uda? No to będziesz miała problem. Tak podejrzewałam. Upewniam się. Co to za ludzie? Dyplomaci, politycy, biznesmeni, szpiedzy. Typowa mieszanka.
Najważniejsze to, żebyś była naturalna. Po prostu nic nie mów i się uśmiechaj. Czy mam być naturalna? Czy mam się jednak uśmiechać? Nieźle. Dowcip ci się wyostrzył. Tylko gdy jestem przerażona. Ryan, bardzo miło cię widzieć. Dziękuję, ekscelencjo. A to jest moja asystentka, Elizabeth. Nie wiedziałem, że amerykańska dyplomacja może być tak niezwykle olśniewająca. Bardzo mi miło, Elizabeth. Panowie, oddaję wam gospodarza. Porozmawiamy później. Tymczasem, Ryan. Nie znosi mnie. Pewnie w myślach nabijał mnie na pal. Zauroczyła mnie. Jestem zaszczycona. Idę się pouśmiechać, a ty znajdź ustronne miejsce. Znasz wytyczne. Ambasadorze, czy mogę na słówko? I found you by the side of the road, in the middle of nowhere. Was there an accident? Did someone try to hurt you? How about a name? Someone I could contact? You must have family, friends, someone who could tell me who you are. Znalazłem panią przy drodze na kompletnym odludziu. Wypadek? Czy ktoś panią skrzywdził? Jakieś imię? Imię kogoś bliskiego? Ma pani rodzinę? Znajomych? Kogoś, kto panią zna?